Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ Przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy na dzisiejsze wiadomości. Spragnieni lata 2016. Kolejna wygrana drużyny SMS Aktywni z Rawy Wyżnej. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy poniedziałek 8 lutego. Paulina Bucała. Czas na wiadomości telewizji Podhale. Spragnieni lata to największy muzyczny zimowy projekt w Polsce. Czwarta edycja tej imprezy to niewątpliwie jedno z największych wydarzeń muzycznych tej zimy w Białce Tatrzańskiej. Marcin Fijałek. Zima może być równie gorąca jak lato. Przekonali się o tym obecni podczas ubiegłego weekendu w Białce Tatrzańskiej. Odbyła się tam czwarta już edycja dobrze znanej imprezy Spragnienie Lata. No, Spragnienie Lata jest to projekt muzyczny, choć nie tylko, bo też jakby zahaczamy o inne dziedziny sztuki typu komiks, typu trash art. Odbywały się wystawy na naszych plenerowych imprezach. Ogólnie jest to cykl koncertów, dwie edycje w roku, zimowa, letnia. Edycja zimowa, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy w Białce Tatrzańskiej, w hotelu w Bania, w klubie Bania. Edycja zimowa odbywa się w klubach, w bardziej kameralnych miejscach, natomiast edycja letnia są to duże imprezy plenerowe. A co dzisiaj będzie się działo w klubie Bania? Dziś będzie grał Góral. Jesteśmy w Białce Tatrzańskiej, więc nikt inny nie mógł pojawić się na dzisiejszej imprezie, tylko gwiazda naszej czwartej edycji Góral. Wydarzenie jest jednym z najszybciej rozwijających się projektów w Polsce, pełnym ambitnych brzmień i ciekawych artystów z polskiej sceny muzycznej. O pozytywne, świeże brzmienie podczas czwartej edycji Spragnieni Lata zadbał Góral. Powiedz nam, skąd się wzięła pasja twoja do muzyki? No, trudno powiedzieć. No, wydaje mi się, że z takich dobrych mocy, które gdzieś tam przybyły, to takie jest jakby poza jeszcze ziemskie, nie? No bo my ten, nie wiem, no od dzieciaka chodziłem i tam już jakoś tak buczałem, cykałem, często mi ktoś mówił, żebym już nie buczał, nie cykał, nie wiesz. I, no i to wtedy jakoś, a później pamiętam w podstawówce coś tam, jak ja chodziłem do podstawówki, to już jakiś czas temu było, to wtedy takie keyboardy wychodziły, czy coś na tej zasadzie i no i rodzice kupili takiego keyboarda i zacząłem tam grać, wtedy właśnie się mega jarałem, coś tam zacząłem komponować i to jeszcze było w podstawówce. A skąd taki pomysł, żeby połączyć taką muzykę? Dwa różne style. Wiesz co, ja ogólnie mam korzenie w muzyce elektronicznej, jakby tym czuję się bardziej osadzony i chciałem coś nowego wymyślić w tej muzyce i któregoś dnia tak, wiesz, z rok chodziłem, szukałem jakby pomysłu, któregoś dnia tak do mnie tak psz, żeby połączyć to z góralszczyzną. Poszedłem właśnie do Kamera, z którym dzisiaj występuję i wtedy założyliśmy skład Psiokrew, który po kilka lat temu zniknął na kilka lat z mapy muzycznej polskiej, trochę świata, a teraz go reaktywujemy i gramy na przykład na Zadymce Jazzowej za miesiąc. A dopiero potem to przekształciłem w Górala, jak odszedłem z Psiokrew na chwilę, to dodałem tam więcej elektroniki i takich mocniejszych bitów, że tak powiem . Powiedz nam jeszcze, co dzisiaj się będzie działo? Co się będzie działo? Występujemy dzisiaj pierwszy raz z Bajką, z taką wokalistką, z którą właśnie zacząłem współpracować. Będziecie mogli posłuchać na nadchodzącej płycie, bo pracujemy, oprócz tego, że reaktywujemy Psiokrew, to jeszcze pracuję nad nową płytą Górala i jeszcze też nad nowym projektem z Adrianą Stycz, który się będzie nazywał Geopatik. A dzisiaj właśnie pierwszy raz z Bajką występujemy tutaj na scenie i zobaczymy, co się wydarzy. No, na pewno będzie stara płyta etnoelektro, ta trochę nowsza Better Place i ta, która się jeszcze nie ukazała, jeszcze nie wiem, jak się nazywa. Wraz z Góralem wystąpił Kamer, znany z projektu Psiokrew, które reaktywowało się pod koniec zeszłego roku.
zagraliśmy na takim dużym etnicznym festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Wielkie wyróżnienie dla nas, tylko 7 zespołów z całej Polski reprezentujących polską muzykę etniczną na takim panelu Sounds Like System. Sounds Like Poland, sorry. Działamy, chcemy w kwietniu wydać epkę z kilkoma utworami nowymi, bo wiem, że wszyscy czekają, mobilizują nas cały czas, żebyśmy w końcu wypuścili coś nowego. Gramy koncerty, teraz najbliższy koncert na Zadymce Jazzowej w Bielsku, w górach. Koncert, myślę, bardzo ciekawy, aura dookoła nasza taka beskidzka. To będzie 5 marca. Następnie 10 jesteśmy we Wrocławiu, o ile dobrze pamiętam, w klasztorze i powolutku tam na stronie naszej zapraszamy psiokrew.pl, będą się pojawiać koncerty i takie newsy najświeższe, co się dzieje. Za nami kolejny siatkarski mecz trzeciej ligi kobiet. Drużyna dziewczyn SMS Aktywni Raba Wyżna wygrała z Salosem Staniątki w sobotnich rozgrywkach 3-0. Trzeba przyznać, że dziewczyny z Raby Wyżnej pozytywnie zaskakują swoich kibiców, wygrywając coraz to lepszymi drużynami. Izabela Suska. Siatkarska trzecia liga kobiet z Raby Wyżnej znów pokazała wysoki poziom gry. W kolejnym rewanżowym pojedynku z drużyną Salos Staniątki, tym razem to Rabianki zdominowały przeciwniczki. Z każdym setem szło im coraz lepiej, a w ostatnim nie było już szans dla przeciwniczek. Kolejny raz udowodniły, kto rozdaje karty. Mecz zakończył się wygraną 3-0. W trzech setach Rabianki pokonały rywalki do 21, 20 i 16 punktów. Rabianki pokazały ciekawą grę zarówno w obronie, jak i w ataku. Mocną stroną drużyny była zagrywka. W tym sezonie zawodniczki SMS Aktywni dokonały postępu w grze. Udowodniły, że praktyka czyni mistrza. Gratulujemy dziewczynom i życzymy kolejnych sukcesów. A teraz zapraszam na krótki filmik, który obrazuje to, jak silny wiatr wiał wczoraj w Tatrach. Nowy program telewizji Podhale i studia Habakówka już niebawem. Beata Betty-Bełtowska i Kuba Bobas-Wilk oraz Grzegorz Piniosienkiewicz zaprezentują dla Państwa swój autorski program.
Zapraszamy do oglądania. Już niebawem dowiemy się, co huczy na Podhalu. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube. A na dzisiaj to już wszystkie wiadomości. Życzę Państwu dobrej nocy. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu